obcy w ręce kapitana Bartłomieja Węsiory. Leszczynian nad swoimi dzisiejszymi rywalami, czyli zawodnicy z doświadczeniem w... Widzimy jednak grającego z dwunastką Piotra Konkola, czyli uległa w ostatniej chwili, nastąpiła jakaś zmiana. Awizowany był Kajetan Pytka. Pierwsza akcja w wykonaniu gospodarzy, jest bramka! Adam Kordyl w 17 sekundzie pierwszej akcji tego spotkania. Na drugą stronę do Kitowskiego. Przeszła ta piłka. No i próba podcinki Michała Papiny w ekipie z Kartus. Pietruszko. Pietruszko. Tamtkiego. Strata teraz kapitana Leszczynian. No jest strzał. Teraz przechwyt. No i ruszył z piłką Klaman. 2 do 0. Dogranie. Czamucha. Nie zmieścił jednak. Łukasz Pieczyński w samaniu gospodarzy. No i wydaje się, że to powinna być bramka. Jeszcze poprawka. Pojawił się po lewej stronie Dariusz Pieczyński, Lebiedziński i słupek. Drugi w tym spotkaniu Leszczynian. Jeszcze poprawka Czemuchy. Udało im się strzelić aż 3 gole. Rozpoczynamy. Pieczyński do środka. Wreszcie przyspieszyła ta akcja. Pietruszko. Już leżał bramkarz gospodarzy. Czy w tym meczu nie może po prostu grać Hoffman. Jeszcze grający trener Kartus. Długie wznowienie do przodu i przed znakomitą szansą był Hoffman. Zagranie na drugą stronę i znakomita interwencja Filipa Twardowskiego pod strzałem Michała Papiny, ale to jeszcze nie koniec. Hoffman, piękna podcinka i 3 do 0, tak jak w pierwszej kolejce, tak i teraz. Zwlekał z tym podaniem Kitowski, przez to ta akcja nie miała takiego tempa. Pietruszko teraz pociągany, coś niebywałego. Pietruszko sam, złączone miał jednak nogi Konkol, bardzo ten, gdzieś dobrze wypastowany dzisiaj parkiet w Kiełpinie, bo sunął dobrych kilka metrów, a my popatrzmy, to akcja, która kończy się bramką dla ekipy gości. Na drodze przy jego strzale stanął Michał Klaman, Łukasz Pieczyński, gol! Na półtorej minuty przed końcem. Trener Jakub Hoffman. Hoffman i 4 do 2 tego zwycięstwa. Może jeszcze się uda strzelić wróbel. Wróbel w narożniku. Dogranie piłki do Węsiory. Węsiora. I świetna interwencja Łukasza Pieczyńskiego, która kończy nam to spotkanie. Spore emocje w końcówce. 3 punkty zostają w Kartuzach. Futsal Club Kartuzy pokonuje